We wtorek 1 sierpnia z rynku w Strzelinie wystartował czwarty etap Tour de Pologne. Zebrani kibice mieli okazję oglądać początek zmagań kolarzy, którzy po starcie pojechali do Sobótki, by później zawrócić, ponownie przejechać przez Strzelin, a następnie kierować się do Opola. Mamy dzisiaj w Strzelinie wspaniałe sportowe, wielkie wydarzenie. Duże zamieszanie, ale w tym pozytywnym sensie. Rynek się zmienił nie do poznania rzeczywiście. Jest to miejsce startu czwartego etapu Tour de Pologne. Ostatni raz mieliśmy okazję w Strzelinie gościć kolarzy z Tour de Pologne 29 lat temu. To był przejazd przez Strzelin. Pierwszy raz w historii Strzelin będzie miastem startu czwartego etapu ważnego, prestiżowego wydarzenia. Najlepsi kolarzy, najlepsi zawodnicy. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że to się udało. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tutaj dograć to wszystko, ten start w Strzelinie z panią burmistrz, z samorządem całym, ponieważ Strzelin jest bardzo pięknym miastem, a tak jak ciągle powtarzam, że Tour de Pologne oczywiście to jest największa kolarska impreza w Polsce, jest to kolarska Liga Mistrzów, zresztą widzimy, jakie emocje przyniosły pierwsze trzy etapy, ciągle coś się dzieje, ciągle jest wielkie wydarzenie, czyli od strony sportowej jest top topów, ale również taka druga równoległa ścieżka, którą idziemy, promujemy Polskę, pokazujemy piękne miejsca. Tutaj właśnie w Strzelinie został wyremontowany piękny rynek. Mieszkańcy bardzo kochają kolarstwo. Zresztą jak tutaj przyjechałem, to każdy chce zdjęcie, każdy chce, cieszy się, że jesteśmy tutaj, jest bardzo wdzięczny i tą dobrą energię Tour de Pologne przywieźliśmy do Strzelina. Bardzo mi zależało, żeby miejscem prawilotni był strzeliński rynek, dlatego że chcielibyśmy pokazać nie tylko całemu regionowi, ale i naszej Polsce i w ogóle światu to dzieło, które się udało zrealizować po wielu latach od zakończenia II wojny światowej. Odbudowaliśmy z ruin, od podstaw praktycznie ratusz w Strzelinie. To nie jest wyremontowany ratusz, to jest zupełnie nowy obiekt, który był marzeniem po wojnie wielu pokoleń Polaków i dzisiaj stanowi ciekawe, piękne tło do organizacji startu. Cały rok pracowałem nad tą trasą, tutaj zgody, pozwolenia, ustalenia, remont dróg, też tutaj samorządy, urzędy powiatowe, marszałek i tak dalej, dołożyli wszelkich starań, żeby ta droga była naprawdę fajna, żeby to była wizytówka Polski. Także to wszystko zostało fajnie doprowadzone i myślę, że to też daje nam szansę na przyszłość, na przyszłe lata, żeby tutaj przyjeżdżać, bo naprawdę Dolny Śląsk, ja bardzo uwielbiam Dolny Śląsk. Ja bym nie miał gdzieś tam na Kaszubach domu, to bym tutaj przyjechał mieszkać, już tutaj tak patrzę, tak piękne miejsca, tak urokliwe miejsca, taka historia, czy to zamek w Książu, czy Walim, czy to podziemne miasto, naprawdę tutaj jest tyle ciekawych miejsc, Dolny Śląsk jest tak ciekawy. Cieszę się, że przy okazji Tour de Pologne sami Polacy poznają, jak to jest piękny region i też będzie tutaj więcej turystów, będziemy przyjeżdżali, będziemy mogli sobie cieszyć się tak pięknym regionem, jakim jest Dolny Śląsk. No teraz już Tour de Pologne leci w telewizji, nawet w godzinach pracy, bo chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda od strony organizacyjnej, nie tylko kibiców. Natomiast rzeczywiście jest to piękne wydarzenie, jest na co patrzeć, są emocje. Prawie jak w grach drużyn zespołowych, tu jest jednak troszkę inny sport, ale piękny, cudowny. Wczoraj mocno kibicowałam na bardzo trudnym tym etapie górskim i bardzo się cieszę, że Rafał Majka zwyciężył po Karpaczu. Taka mała rekompensata zasłużona. Mochowicz, Majka, Almeida, Kwiatkowski, na pewno ta czwórka tutaj będzie cały czas się pilnować. Są bardzo dobre grupy, bardzo najmocniejsze zespoły świata, więc na pewno tutaj będzie walka między tymi zespołami. Chociaż może znaleźć się ktoś tam, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta. Lat temu, kiedy zacząłem organizować Tour de Pologne już w takiej nowej formule, marzyłem o tym, żebyśmy my Polacy, mając tak piękną tradycję kolarską, takie nazwiska jak Szurkowski, Szozda, Leszek Piasecki, inni, żeby to gdzieś tam nie zginęło, żeby młodzież pamiętała o takich nazwiskach, o takich legendach. Stąd jak nie będzie imprezy, która będzie żyła, która będzie uczyła ludzi, która będzie wciągała ludzi, która będzie tą taką wiodącą imprezą, to jest tak, jakby nie było teatru i chcielibyśmy mieć aktorów. Na pewno mi bardzo zależy
zależało, żeby Polska miała swój wyścig. W gronie tych wyścigów jak Tour de France, Giro d'Italia, przecież jesteśmy w tym samym klubie, można powiedzieć. Mamy ten sam regulamin, już od strony sportowej wyżej nie możemy wejść i to było 30 lat pracy nad tym, bo jak zmienił się ustrój, no to te wszystkie te wyścigi, szczególnie dla amatorów, gdzieś tam umierały, nawet wyścig pokoju, tak wielka impreza gdzieś zaginęła. No i postanowiłem dlatego ten wyścig, który jest polskim wyścigiem, uratować, żeby zrobić z niego imprezę taką, jak mają, mówię, Francuzi, Włosi. I to było moje marzenie, żebyśmy my Polacy mieli swój narodowy wyścig na najwyższym poziomie.